Dobry wieczór Państwu. W takich niecodziennych zupełnie okolicznościach, ale do których już jakoś przywykliśmy, w sytuacji, kiedy jesteśmy pozamykani w domach, każdy z nas jest trochę gdzie indziej, w innym miejscu, spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o książce Ireny Grudzińskiej-Gross zatytułowanej Miłosz i długi cień wojny, która ukazała się nakładem wydawnictwa Pogranicza. To jest właśnie ta książka. Dzięki temu, że istnieje ta technologia i możemy się, mam nadzieję, widzieć i słyszeć stosunkowo dobrze, możemy taką rozmowę nawet teraz w tym trudnym czasie odbyć i za pośrednictwem tych internetowych łączy bardzo serdecznie witam panią Irenę. Dziękuję, że przyjęła nasze zaproszenie, że możemy jej kilka pytań na temat tej książki zadać i porozmawiać. Od razu powiem o bardzo trudnych sprawach i trudnych tematach. Wychodząc od postaci Czesława Miłosza. Dla porządku tylko dodam, że pani Irena Grudzińska-Gross jest historykiem idei literatury, obecnie profesorem w Instytucie Slawistyki PAN. Jest autorką wielu książek o Justynie, Tocquevillu, Mickiewiczu, ale także jest autorką książki o Miłoszu. Ale w tym wypadku tej książki, jeżeli dobrze pamiętam, z 2007 roku, to był taki duet Miłosz i Brodski. Tym razem jest Miłosz i długi cień wojny. A w tej rozmowie z panią Ireną będą mi towarzyszyć Marek Radziwon, który jest adiunktem Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się dysydentami rosyjskimi, ale jest także autorem niezwykle ciekawej książki o Jarosławie Iwaszkiewiczu i jest również sekretarzem Nagrody Literackiej Nike. I Paweł Bem, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, edytor listów Czesława Miłosza i badacz literatury. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam i witam tych z Państwa, których nie widzę, a którzy mam nadzieję widzą i słyszą nas. Pani Ireno, rozumiem, że Pani nas słyszy, tak? Wszystko jest jak trzeba. Jeszcze poza wizją, że się tak wyrażę, pokazała nam Pani przed chwilą obraz, portret Czesława Miłosza, który patrzy na Panią. Tego my nie widzimy, ale no właśnie, to jest takie surowe oblicze Czesława Miłosza. On wisi tutaj naprzeciwko mojego biurka i przynagla mnie do pracy. Rozumiem. Kiedy czytałem pani książkę, zastanawiałem się, czy zależało pani w pierwszej kolejności przede wszystkim na tym, żeby z tej perspektywy wojennej inaczej, pełniej zobaczyć Czesława Miłosza, żeby go przedstawić tak, jak do tej pory, czy tak wyraziście, jak do tej pory nie był przedstawiany, czy też nieco inaczej, ten czas wojny widziany poprzez utwory Miłosza pozwalał pani zastanowić się nad tym, nad pewnym zespołem idei, myśli, które stale nam towarzyszą. To znaczy, co tak naprawdę w tym wszystkim, w tej książce jest ważniejsze? Czy w tej książce ważniejszy jest Miłosz, czy spojrzenie na polską historię i na ten wyjątkowy moment, jakim jest II wojna światowa tutaj właśnie w Polsce? Miłosz był powodem, dla którego napisałam tą książkę. To znaczy Miłosz jako
bardzo ciągłe obcowanie z jego wierszami i z jego prozą również. Ponieważ czytając go, zadawałam sobie pytania, które być może inaczej też by przyszły do mnie, ale nie w takiej formie. Także to, tutaj jest podwójna obecność, to znaczy to nie jest biografia Miłosza, to nie jest nawet przyczynek do jego biografii. Po pierwsze, ponieważ Andrzej Franaszek napisał taką świetną biografię, to nie ma powodu, nie ma potrzeby, żeby do tego dorzucać. To jest analiza tylko jakichś elementów z jego życia, a głównie chodzi o to, dlaczego nie poszedł do Powstania Warszawskiego, jak odebrał Warszawę, w której spędził wojnę i jak pisał na temat zagłady Żydów. To są te trzy elementy, które mnie, na których się skupiłam w tej książce, ale głównym tematem tej książki jest kwestia przemocy. Kwestia wojny i przemocy i tego, jak ta przemoc jest wyrażana, jak może być wyrażana, jak jest wyrażana w słowie, w języku oraz jak ta przemoc jest przekazywana poprzez zarówno poprzez język, jak również przez inne sposoby. Jak my, jako spadkobiercy tej wojny, my, którzy wychowaliśmy się, w szczególności moje pokolenie, w cieniu tej wojny, której już zakończonej, w jaki sposób my jesteśmy tym dotknięci. Także ja bym to tak powiedziała. To znaczy, że tutaj jest Miłosz, Miłosz dostarczył tutaj w zasadzie sformułowań i słownictwa, od którego ja wychodzę. To jest trochę bardziej też skomplikowane, ponieważ paradoksalnie pierwszym poetą, którego cytuję, jest Zbigniew Herbert i jego wiersze Apollo i Marsjasz, ponieważ wydaje mi się, że to jest jedyny chyba w XX wieku w polskiej literaturze wiersz, w którym istota przemocy została naprawdę uchwycona. Bo Miłosz chodzi dookoła tego tematu i usiłuje to zrobić, ale nigdy tak naprawdę nie staje z tym twarzą w twarz. Także tutaj jest wiele głosów w tej książce i wiele. Książka jest rodzajem rozmowy posługującej się w dużym stopniu cytatami. I na przypominaniem rozmaitych mówców i rozmaitych słów, a wszystko właśnie wokół tego, w jaki sposób jesteśmy doświadczeni i doświadczani przez tę przemoc. Muszę powiedzieć, że od dawna się bardzo nad tym tematem zastanawiam, ale rozwój sytuacji politycznej w Polsce i tej jakby wojny kulturowej i pojawienie się kultu żołnierzy wyklętych i debaty na tematy uczestnictwa nieżydowskich Polaków w jakimś prześladowaniu Żydów podczas wojny, że to wszystko razem było motywacją do napisania tej książki. Także mam tutaj, jest to Miłosz, ale Miłosz w bardzo konkretnym historycznym momencie. Marku, zwracam się teraz do Marka Radziwona. Cóż, parę kwestii zostało już poruszonych i w pytaniu Marka Zagańczyka, i w pani odpowiedzi, ale chciałbym jednak się przy tych sprawach, które już tu się zdążyły jakoś pojawić, na chwilkę jednak zatrzymać. Tytuł Miłosz i długi cień wojny. Ja rozumiałbym tak, długi cień wojny jest tak długi, że zakrywa nas wciąż dzisiaj jeszcze wszystko.
Powiedziałbym nawet, że tematem tej książki w moim pojęciu byłby przede wszystkim długi cień wojny, w którym jesteśmy przykryci wciąż. I dopiero później miłość. Postawiłbym nawet, ale tę tezę może spróbuję postawić celowo, na zbyt jaskrawo właśnie, żeby zmusić panią do polemicznej odpowiedzi. Taką mianowicie, że jest to książka nie tylko o Czesławie Miłoszu, ale o rozmaitych żywych w polskiej pamięci wyobrażenia, które pani uważa za niebezpieczne i szkodliwe wciąż. Powiada się niekiedy, że historię tworzy teraźniejszość. Pani używa parokrotnie, może nawet lepszej formuły. Przywołuje pani kilkukrotnie formułę Białoszewskiego, tę formułę, że historia narasta. I właściwie pani książkę odbierałbym jako sprzeciw wobec tego, że historia narasta. Albo sprzeciw wobec tego, że historię nadal tworzymy w teraźniejszości, albo że manipulujemy w teraźniejszości historią, tak może jeszcze lepiej. Jedną z takich najważniejszych figur wyobrażonych, które pani opisuje, w Miłoszu, ale które właściwie i bez Miłosza były, które bez Miłosza, jak myślę, panią cały czas jakoś poruszają. To jest figura poległego, czyli przede wszystkim figura mężczyzny, a pani chyba się upomina nie o poległych, tylko o zabitych, zamordowanych i zmarłych. I dlatego powiedziałbym, że jeśli dobrze czytam pani książkę, proszę to sprostować, że pani zdaniem w dzisiejszej polskiej historiografii niemożliwa jest prawdziwa rozmowa o przeszłości i o pamięci, ponieważ nawet ludzie, którzy nie poparliby mitu poległego powstańca, mitu poległego mężczyzny, mitu mężczyzny walecznego, nawet tacy roztropni dyskutanci właściwie posługują się tylko jedynym dostępnym nam językiem, to znaczy właśnie językiem walki. To znaczy, że pani postulowałaby moim zdaniem, i do tego przede wszystkim jest pani Miłosz potrzebny, jak rozumiem, postulowałaby szukanie czy budowanie nowego języka, o którym w ogóle można byłoby mówić o przeszłości, ponieważ nawet sprzeciw wobec mitu żołnierza wyklętego, mitu walki i mitu mężczyzny poległego. Nawet w sprzeciwie wobec tych spraw jesteśmy w pułapce języka. Możemy mówić tylko tym językiem, który został nam nadany. Jesteśmy przez ten język zdominowany. Czy tak można tę książkę czytać, właściwie nawet obok Czesława Miłosza? Tak. Ja bym to tylko troszkę inaczej powiedziała, ale to jest właściwe odczytanie. Z tym, że Miłosz tutaj służy również, poza tym, że to jest źródło języka i cytatów, ale służy również jako przykład, to znaczy jego decyzja. Decyzja bycia cywilem, bo chodzi mi o to, żeby ten język, który jest używany, jak słusznie pan powiedział, który jest używany, ten język, który mi się wydaje jest językiem rycerskim, jest językiem z zupełnie innej epoki, która została na zawsze skończona II wojną światową, jak się wydawało. To znaczy, takiej epoki przecież w walka, hańba, horror, honor, to są terminy, które są nie pasują do sytuacji powstania warszawskiego w gruncie rzeczy, prawda? Który był wielką masakrą ludności cywilnej, w której naprawdę bohaterscy byli ci, którzy przemykali się
pod za barykadami, żeby kupić, znaleźć gdzieś mleko dla dziecka, prawda, żeby dziecko przeżyło. Której sposoby bycia w tej sytuacji to nie był turniej, to nie było stawanie naprzeciwko sobie dwóch wojowników i z ustalonymi regułami, tylko jedna niekończąca się masakra, prawda, zupełnie arbitralna i całkowicie niespowodowana żadną indywidualną sprawczością. W związku z tym opis tego języka, zastosowanie tego języka do takiej sytuacji jest bardzo wątpliwe i zostawia poza naszą wizją tego, na czym polegała ta tragedia, pozostawia większość, ogromną większość ludzi, którzy w tej masakrze zostali zabici albo zniszczeni, prawda? Więc chodzi mi o to, że tu nastąpiła, w Polsce nastąpiła zmiana, bardzo poważna zmiana w ciągu tych ostatnich 5 lat, ale ona trwała już od dawna, prawda? Zmiana z głównej osi, wokół której odbywa się rozmowa na temat II wojny światowej. Przedtem był to antyfaszyzm, prawda? I że z jednej strony my wszyscy byliśmy po jednej stronie, a teraz jest to antykomunizm. Antykomunizm nie pasuje w ogóle tutaj to znaczy zupełnie zafałszowuje tę sytuację wojenną. To, że premier Morawiecki składa kwiaty pod grobami uczestników Brygady Świętokrzyskiej, prawda? To znaczy ludzi, którzy wyszli z Polski razem z armią hitlerowską, to jest ten moment, w którym cała ta interpretacja się załamuje. To charakterystyczne, że w rozmowie o Miłoszu pojawia się Morawiecki. Jego oczywiście pewnie możemy zostawić, ale pojawiają się inni ważni polemiści, czy postaci, z którymi pani polemizuje, znacznie ciekawsi w polemice. Oczywiście i pewnie do tego wszyscy jeszcze wrócimy za moment, ale chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać. Skoro nie wykształciliśmy innego języka niż archaiczny język rycerski do mówienia o tym, do czego on się nie nadaje, to znaczy o przemocy, czyli o poniżeniu, o którym pani również pisze, to czy jednak moglibyśmy spróbować wskazać, czy pani może widziałaby przykłady pozytywne, to znaczy jakieś próby takiego stworzenia języka, który w polskim może się nie przyjął, w naszej dyskusji się nie przyjął, ale takie próby były. Powierzchownie pewnie powiedziałbym, że mogłaby to być Świerszczyńska, może Białoszewski, być może także Bobkowski, chociaż to akurat nie jest osobiste doświadczenie wojny, tylko pobytu jednak tam, we Francji. Jakie by to jeszcze mogły być przykłady języka, który powinniśmy odnowić, przypomnieć sobie? Poza Bobkowskim, z którym jest taki problem, że po przeczytaniu, to znaczy, że ta jego wersja, która została opublikowana, książki, była bardzo scenzurowana przez Giedroycia i wyrzucony stamtąd, był bardzo nieprzyjemny wątek antysemicki, ale bardzo taki agresywny, ogromnie rozczarujący dla mnie, to było wielkie przeżycie, jak zobaczyłam to jest, rękopis jest zresztą do wglądu w Instytucie Kultury. Także ja Bobkowskiego odstawiam. Nie będę go brała. W
nie będę go włączała w tą listę ludzi, którzy zaproponowali nowy język cywilny. Ale dla mnie, to znaczy owszem, Białoszewski, owszem, Anna Świr, jak ją tutaj wydają po angielsku, ale również Miłosz przecież. Przecież Miłosz jest, dlatego to jest takie ważne, Miłosz jest człowiekiem, który nie tylko zachował się jak cywil, ale również pisał jak cywil i zachował się jak cywil, ponieważ tu jest ten bardzo ważny fakt, który ja bym chciała, żeby on się stał takim twórczym faktem biograficznym w historii właśnie naszego myślenia o wojnie. Dlatego polemizuję tak ostro z ludźmi, których lubię i poważam, którzy pisali, którzy zawsze pisząc o tym, osuwają się w ten rycerski język. Ponieważ to jest taki moment, który jest bardzo trudny w kulturze polskiej do pozytywnego czytania. Mężczyzna, dorosły. Miłosz miał w ten czas 33 lata. Nie poszedł do powstania. Nie poszedł. Nie, mógł pójść, mógł się dać zabić. Prawda? I byśmy w ten czas bardzo żałowali, że taki dobrze zapowiadający się poeta został zabity. Ale nie poszedł. Nie poszedł nie tylko świadomie, ale również mówił o tym. Tłumaczył się z tego. I tak trzeba powiedzieć, ponieważ był za to bardzo atakowany. I teraz, dlaczego on nie poszedł? On nie poszedł, dlatego że uważał, że to jest samobójcze. Nie miał zaufania do tego rządu. Uważał, że zostanie zabity i uważał, że nie na tym polega jego rola społeczna, żeby dać się zabić przy tej okazji. I był przeciwko szastaniu życia. I tutaj też był ten konflikt również, który toczył się potem jeszcze, do dnia dzisiejszego się toczy. Jego dyskusji, jego opinii na temat młodych poetów, poetów sztuki i narodu. Także dla mnie to, co Miłosz zrobił i to, co Miłosz potem o tym mówił, jest takim nie tylko czynem, ale również opisem tego, dlaczego to robił i jak to robił. To jest ten język. On jest bardziej, to znaczy owszem, Białoszewski i Świrczyńska, oni są to są wspaniałe świadectwa tego, jak można pisać o wojnie. I zresztą to jest bardzo ciekawe, bo i jednemu i drugiemu zajęło to jakieś 20 lat czy więcej, zanim byli w stanie to napisać, prawda? To jest zderzenie czołowe z polską kulturą, z polską tradycją, z polskim doświadczeniem cierpienia, które jest potem uszlachetniane i uzasadniane poprzez ubóstwienie tych ludzi, którzy zginęli. I teraz ja nie mówię, że nie należy ich cenić i szanować, prawda? Tylko że ten model kultury jest modelem bardzo, bardzo szkodliwym dla społeczeństwa, bardzo szkodliwym dla ogromnej ilości ludzi. I w zasadzie samobójczym, dlatego że ono nakręca spiralę przemocy. To znaczy nie tylko, że ci ludzie giną, a jeszcze potem ich szacunek, który się im okazuje, jest używany do przygotowywania następnych pokoleń do tego, żeby one też ginęły. Nie ma wyjścia poza tą spiralę. Nie ma wyjścia, prawda? Jeżeli tylko to się ceni, a jeżeli ta kobieta albo mężczyzna, który leci z tyłu
barykady, żeby przynieść mleko dziecku. To jest tchórz, to jeszcze kto się ukrywa, to jest ktoś, kto nie ma prawa głosu. Prawda? Jak samobójcze w zasadzie jest takie podejście do takiej sytuacji, jaką była II wojna światowa. I to pozwala na wykluczenie z tej kategorii bohaterstwa, z kategorii wspólnotowej wszystkich cywili, prawda, oraz ludzi, którzy z jakichś względów, tak jak na przykład Żydzi, nie mogli tego zrobić, nie mogli tak walczyć. Pawle? Może uda mi się nawiązać właśnie bezpośrednio do tego, co pani w tej chwili powiedziała, bo to jest chyba najważniejszy wątek pani książki. Bo pisze pani, że Miłosz był pod ogromną presją maszerowania w szeregu. No, dosłownie i właściwie niedosłownie, prawda? I udało mu się tego uniknąć, bo wierzył, jak pani przed sekundą powiedziała, że no, nie byłby w ten sposób przydatny, prawda? Że istnieją inne role społeczne dla mężczyzny w czasie wojny niż rola żołnierza. Nie zgodził się na wojenny solidaryzm, na tą moralną presję. Ale jednocześnie, i o tym też pani pisze w tej książce, powraca w jego twórczości jakiś wyrzut sumienia, prawda? I wstyd tego, który przeżył. I chciałem zapytać, mam nadzieję jakoś prowokacyjnie, czy te postawy, uczucia nie są według pani jakoś sprzeczne? To znaczy, czy nie ma w tym niekonsekwencji Miłosza, może nieuchronnej? Bo jeśli on dokonuje zasadniczego wyboru moralnego, i jest przekonany o jego słuszności, to czy ten wyrzut sumienia, który się potem pojawia, wyrzut sumienia pomocnika śmierci, to nie jest jakaś już kokieteria, to nie jest jakaś autokracja Miłosza? Czy to nie są dwie rzeczy sprzeczne według pani? Miłosz był i poetą polskim. To znaczy był częścią tej kultury i w tej kulturze jest taka postawa, jaką on miał podczas wojny, jest napiętnowana. I on to musiał za każdym razem podchodząc, musiał tę kulturę, to podejście w kulturze w sobie jakoś przepracowywać za każdym razem. To znaczy mówić samemu sobie, że miał rację, że to zrobił. To nie jest taki fakt, który pozostaje w kimś, kto jest częścią kultury polskiej bez wątpliwości. Ja cały czas, ja sama tutaj też coś powiedziałam, prawda? Powiedziałam, że szanuję bardzo tych ludzi, którzy polegli i tak dalej. To się rozumie samo przez się, ale jednak czułam, że muszę to powiedzieć, dlatego że mówię, że jestem przeciwko temu uwielbieniu poległych, prawda? Uważam to za zjawisko bardzo szkodliwe. Jest ciekawą rzeczą w tej książce, że po tym, jak ja kończę ten mój długi, w zasadzie taki jakby esej, to potem jest posłowie napisane przez Joannę Tokarską-Bakier, który jest bardzo dobrym przykładem na to właśnie, że jak przeciwko czemu Miłosz musiał się bronić. Ponieważ ona pisze o opowiadaniu, który napisał Jan Józef Szczepański, który się nazywa Koniec legendy, w którym postacią tego opowiadania jest Miłosz. I jest właśnie to. To jest opowiadanie o tym, jak wspaniały, smutny, zdruzgotany partyzant, który jest alter ego Szczepańskiego, spotyka się na balu sylwestrowym z człowiekiem,
który się nazywa Wielgosz i który jest człowiekiem, który nie poszedł do powstania, który nie walczył i który cały czas uzasadnia, że on ma rację, że nie walczy. I jest przedstawiony ohydnie, absolutnie ohydnie, jakieś wielkie łapy, tam zakrwione oczy i tak dalej, i tak dalej. Jest jego partnerka też jest, są to ludzie bez sumienia w zasadzie. Prawda? Samo myślący tylko o swoim własnym przeżyciu. I to zostało napisane po wojnie. To zostało napisane, nie wiem, chyba o ile pamiętam, w 1948 roku. Prawda? To i Miłosz z tą taką krytyką spotykał się przez cały czas. To nie było to, że on nie mógł o tym zapomnieć. Po prostu kultura nie dawała mu o tym zapomnieć. Ale czy nie uważa pani, że poza tymi prywatnymi obowiązkami, które pani akcentuje i pokazuje, szczególnie w pierwszej części książki, w tych pierwszych tekstach, to znaczy, że Miłosz zdobywa się na tą odwagę nieuczestnictwa, że Miłosz unika tych nożyc przeciwieństw. Pani używa tego sformułowania i wydaje mi się ono być niesłychanie trafne, tylko bardzo łatwo jest samemu wpaść w te rozwarte nożyce przeciwieństw, kiedy się buduje różnego rodzaju opozycje. I teraz z jednej strony są te prywatne obowiązki, ale z drugiej strony wydaje mi się i głęboko w to wierzę, że są też pewne obowiązki wobec wspólnoty. To znaczy istnieje coś takiego jak wspólnota. Kiedy czytałem pani książkę, nie tak dawno wróciłem do innej książki, do rzeczy napisanej przez Marcina Króla, do Podróży romantycznej, która jest książką bardzo ciekawą i jakoś w jakiejś mierze rozmawiającą z pani książką, z tymi samymi zagadnieniami. Tam jest mowa, pani dobrze to pamięta, o tym, że jest, prawda, ta figura z baraża, oblężonej twierdzy, wspólnotowości, która mniej lub bardziej może nam się podobać, na ogół mniej, ale pisze Marcin Król, trzeba sobie zdać z tego sprawę, że ona istnieje i są ci ludzie, którzy nas z tego wyprowadzają. W jednym z pani szkiców, znowu pamiętając o tym, co przed chwilą powiedziałem, jest mowa o tym, że jest jakby tłum na barykadach i samotność w piwnicy. Otóż wydaje mi się, że jakąś cechą polskiej kultury i siły tej polskiej kultury jest to, że w tej piwnicy wbrew pozorom nie jest samotnie, że w tej piwnicy są ludzie, którzy od dłuższego czasu jakby właśnie prowadzą to swoje takie ukryte życie, idą po swojemu, chociaż czasami przekładają obowiązki wobec wspólnoty nad te prywatne obowiązki. To jest pytanie tutaj jest takie, czy poeta, jak pisze wiersze, to jest spełnia on prywatne obowiązki, czy obowiązki wobec społeczeństwa? To jest pierwsza podstawowa rzecz. To znaczy, czy jeżeli robimy swoją robotę, jak tam było podczas wojny, a nie rzucamy się w walkę, w której powodzenie absolutnie nie wierzymy, czy to znaczy, że to jest prywata? To jest pierwsze bardzo zasadnicze pytanie. Zresztą Łubieński, ja cytuję w książce Tomasza Łubieńskiego, który pisze, to była najłatwiejsza rzecz, pójść się dać zabić w tej sytuacji. Prawda? I to jest, ja nie mówię, najłatwiejsza, to jest oczywiście najłatwiejsze w cudzysłowie. To znaczy to była rzecz, którą wszyscy tacy jak on, jak Miłosz w tym wieku, wszyscy to robili, prawda? I to było, ja też nie twierdzę, że nie ma sytuacji, w której to trzeba zrobić. To absolutnie, nawet sama czytając teraz tę
książkę byłam zdziwiona, czytając ją troszeczkę tak właśnie z perspektywy tego, że będziemy o niej rozmawiać, czyli z pewnym dystansem, byłam zdziwiona moim takim bardzo radykalnym pacyfizmem, z którym się zgadzam, ale nigdy nie twierdzę, że nie ma sytuacji, w których to trzeba zrobić, ale uważam, że ten wybór w tej sytuacji był absolutnie uzasadniony. Tym, nawet nie tym, że on był wybitnym poetą, tylko tym, że on nie wierzył w to, że to ma sens i uważał, że może zrobić coś innego, co będzie lepsze i ważniejsze. A co do piwnicy, to ja nie napisałam, że człowiek w piwnicy jest samotny, tylko że człowiek w piwnicy nie ma przyjaciół. No właśnie, tak. Bo termin przyjaciele też jest terminem rycerskim. Prawda? Przyjaciel, taka prawdziwa męska przyjaźń, która jeszcze na dodatek się sprawdza na polu bitwy, to jest termin, który ja wzięłam z tutaj. To była kontynuacja cytatu z Andrzeja Franaszka, który sam się zastanawiał, czy on, gdyby właśnie na temat tej sytuacji Miłosza, czy on podczas wojny siedziałby w piwnicy, czy poszedł walczyć z przyjaciółmi. Prawda? Dokładnie to brzmi tak, czy siedziałby w przy piwnicy, kiedy przyjaciele walczą. I to mi nasunęło to zakończenie tego fragmentu, że w piwnicy nie ma przyjaciół, prawda? Bo nie ma przyjaciół, takich przyjaciół, jakich się zdobywa, tylko wspólnie walcząc. Tak, ale cały czas mam takie wrażenie, że bo z takiej perspektywy jednostkowej, to znaczy wyborów Miłosza, jestem o tym przekonany, że niemal wszyscy ci, o których pani pisze w tej książce i wszyscy, którzy dzisiaj teraz z panią tutaj rozmawiamy, no do głowy by nam nie przyszło stawiać Miłoszowi zarzut z tego, że nie wziął udziału w powstaniu. Po prostu wybrał inną drogę i wchodzenie już w te rozważania, dlaczego on to zrobił, no to jest coś, o czym my do końca nigdy nie będziemy wiedzieć, bo nie wejdziemy w głowę drugiego człowieka, nawet jeżeli mamy jakieś ślady, ponieważ on jakieś ślady zostawił, komentował to, chciał pokazać się z takiej lub innej strony. Ale co innego jest oczywiście sytuacja wybitnego poety, kogoś, artysty, twórcy, który głęboko wierzy w to, że ma do przekazania coś istotnego światu, a sytuacja no właśnie tego cywila. Pani przez dłuższą część tej książki jakby stara się sprowadzić tę wojnę do cywila, to znaczy zobaczyć ją od tej cywilnej strony, bo ona jest najstraszniejsza, na nią brakuje często języka, ale no, z drugiej strony też jakoś nie wydaje mi się, żeby ten udział cywilny w tym zrywie, jakim jest Powstanie Warszawskie, któremu od samego początku towarzyszą przecież w polskiej historii bardzo poważne spory, to znaczy właściwie stale się zastanawiamy. Są jedni ludzie, którzy uważają, że to jest niesamowita, niezwykła karta polskiej historii i tacy, którzy w sposób bardzo zdecydowany, ostry mówią, że właśnie to jest ani triumf, ani zgon, że to jest po prostu coś, czego warto było uniknąć. Ale ta obecność tak naprawdę cywilna w ramach tego powstania, w ramach działań wojennych jednak jakoś była, to znaczy wydaje mi się, że te wybory Miłosza, ich nie można przekładać na przykład właśnie wybory, które mogli dokonywać ludzie, no, którzy po prostu może nie mieli tak mocnej samoświadomości, jaką zawsze miał Miłosz.
Po pierwsze, większość ludzi podczas, jeżeli mówimy ciągle jeszcze o powstaniu, większość ludzi nie walczyła w powstaniu. Większość ofiar również naturalnie to była ludność cywilna. Ale to całe wydarzenie historyczne było wydarzeniem historycznym, które musi i było, zostało dlatego tak ważne jest Białoszewski, opisane z punktu widzenia tejże ludności cywilnej. I to, co jest ważne w tym? Ważne jest w tym, że są tylko pewne sposoby opisywania tego, które są sposobami przyjętymi bez wahania i które są teraz propagowane. To znaczy nie jest przypadkiem, że Herbert i jego raport z obrężonego miasta jest taką rzeczą, która takim tekstem, który jest tekstem obowiązującym, prawda? Bo tam jest mężczyzna, mówi do nas mężczyzna, który nie walczy. Ale to jest człowiek stary. To jest człowiek stary, który jest kronikarzem. I to jest ten model, że a ci w środku, oni nie mają głosu, prawda? To nie jest rzecz, to nie są ci, którzy mówią. Ja mówię tak w zasadzie symbolicznie, ale jednym z tematów, o których ja piszę i o którym Miłosz też pisze i tutaj to jest może ciekawe też, dlaczego to jest warte spojrzenia. To jest to, że on bardzo dużo pisze właśnie o poniżeniu, o tym, jak poniżeni są ludzie wojną. I tutaj służą mu rozmaite autorytety, na które on się powołuje, w szczególności Simone Weil, ale również on pisze o eksterminacji Żydów warszawskich, prawda? Jako jedyny poeta nieżydowski z tego okresu podczas wojny. Pisze o tym i pisze tam głównie o milczeniu. Pisze właśnie o tym. To jest tak jak oblężona twierdza, prawda? To getto, bo on używa słowa getto, ale stamtąd nie dochodzi żaden głos. Mało tego, on tych Żydów tam nie nazywa nawet Żydami. To jest dla mnie było bardzo ciekawe, bo ja po napisaniu tego, już tej książki, pozostał mi taki trochę niedosyt tego, co ja tam napisałam właśnie na temat wierszy Miłosza dotyczących powstania w getcie warszawskim, w ogóle getta i zagłady Żydów. Ponieważ on napisał w roku 1943, po powstaniu w getcie warszawskim, napisał dwa wiersze. Napisał wiersz Campo di Fiori i wiersz Biedny chrześcijanin patrzy na getto. A potem, rok później, napisał trzeci wiersz, którego normalnie się nie zalicza do wierszy na temat Holokaustu, ale który mi się wydaje, że powinien być zaliczony, mianowicie Przedmieście. I tam jest taka bardzo ciekawa jego ambiwalencja dotycząca słowa Żyd, to znaczy nazwania tego cywila, prawda, tych ludzi, którzy giną tam bezimiennie. W wiersze Campo di Fiori używa się słowa getto. W tym drugim wierszu Biedny chrześcijanin patrzy na getto, jest getto w tytule, a w środku wiersza jest napisane, Miłosz mówi, narrator nazywa samego siebie Żydem z Nowego Testamentu, czyli chrześcijaninem, który niepokoi się tym, że może być uznany za pomocnika
śmierci, czy nieobrzezanych. To znaczy za tego, kto pomaga nieobrzezanym mordować Żydów. To jest, a w trzecim tam jest dom żydowski, prawda? To znaczy Miłosz, który zresztą nie lubił tych wierszy swoich i potem ich nie czytał, w każdym razie za granicą ich nie czytał, w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkał, nie czytał, w szczególności Campo di Fiori, nigdy nie czytał, to bardzo jest interesująca tutaj ta ambiwalencja w nazwaniu tych ludzi, o których on pisze. W pierwszym wierszu jest nazwany Giordano Bruno, a z drugiej strony jest getto, prawda? To znaczy, tu jest drugi taki temat, który jest związany z tym pierwszym tematem, tego cywilności Miłosza, z tą niemożnością opisania, z trudnością, bardzo wielką trudnością opisania, pisania o Żydach językiem poetyckim, prawda? Tak mi się w każdym razie wydaje. I to jest, także ja to potem napisałam jakiś jeszcze inny artykuł na ten temat, zastanawiając się nad tym właśnie, dlaczego tych słów nie ma, w szczególności u Miłosza, który miał wielką łatwość w pisaniu o Żydach, na przykład w rodzinnej Europie, czy coś takiego, używał tego słowa zupełnie, zupełnie bez, normalnie, a przecież jest to słowo bardzo trudne w języku polskim, właśnie w polskiej kulturze. To jest jeszcze jedna ta trudność, wokół której się chodzi. I on bardzo często mówił, i mówił bardzo radykalnie, że co prawda on nie chce być tutaj sędzią, nie chce mówić, nie chce nikogo oskarżać, ale mówił, że to było wydarzenie, zagłada była wydarzeniem takim, że w liście do Giedroycia napisał: przyzwoity człowiek powinien był wtedy pójść do getta i w nim umrzeć. Marku? Rzeczywiście nie przypadkiem chyba tak się nasza rozmowa potoczyła, że od kwestii heroicznych przeszliśmy do drugiego ważnego tematu pani książki, to znaczy zagłady Żydów. I tak jeszcze pomyślałem, kiedy pani powołała się na cytat z Tomasza Ubieńskiego, że Ubieński, jeśli dobrze pamiętam, powiada o tym, że Miłosz miał odwagę odmówić. Jakoś tak pomyślałem, że właściwie też jest spętany tym językiem, prawda? To znaczy, że nie można stanąć za Miłoszem i jednocześnie zrobić to tak, żeby nie używać słowa odwaga, odważnie. Ale pojawia się ta druga kwestia, którą już tu pani poruszyła, to znaczy właśnie upominanie się o nieobecność Żydów jako ofiar wojny. I tak się chyba dzieje, ale proszę mnie poprawić, z powodów powyższych, to znaczy z powodów takich oto, że nie ma głosu i nie istnieje ofiara poniżona, zamordowana. Istnieje tylko heroiczny bohater, który poległ. To jest powód pierwszy, ale może jest jeszcze drugi powód, zupełnie zasadniczy, to znaczy Żydów nie ma z powodu ich żydostwa. W pani książce nie jest to jej zasadniczy temat, ale pojawiają się też przecież krótkie komentarze dotyczące antysemityzmu przedwojennego i wojennego, który byłby tu jedną z pewnie zasadniczych przyczyn. Ale jeśli potrafilibyśmy wskazać wielu pisarzy polskich, którzy nie poszli do Powstania Warszawskiego, w tym sensie powiedziałbym, że Miłosz nie wydaje mi się tutaj nikim wyjątkowym. To chyba jego wyjątkowość polegałaby na tym, o czym wspomniała pani przed chwilą, to znaczy na upomnieniu się o ofiary żydowskie. Wśród pisarzy, którzy nie poszli do powstania, nie umiałbym chyba, w każdym razie w tej chwili avista, wskazać takich, którzy pisali o świecie żydowskim, o Żydach, czy o polskich obywatelach żydowskich, choćby tak, jako o ofiarach wojny i o ofiarach
o poniżonych ofiarach przemocy. I kiedy wspominała Pani przed chwilą o tym, że Miłosz niechętnie używa słowa Żyd, słowa trudnego w polszczyźnie, to właściwie przypomniał mi się też fragment znowu polemiczny, taki, w który wchodzi Pani w dyskusję z interpretatorami między innymi Przedmieścia, znaczy myślę o Michale Głowińskim i przede wszystkim o Aleksandrze Okopień-Sławińskiej. Pani tej kwestii poświęca w książce sporo miejsca i pytanie brzmiałoby tak, jak to się właściwie dzieje, że nadal tkwimy w tym tabu, prawda? Że nadal tkwimy w tabu języka, że właściwie w eseju, naukowym eseju krytyczno-literackim Aleksandra Okopień-Sławińska również unika tego słowa, prawda? I próbuje je jakoś załatwić sprawę opisowo, prawda? Sytuacja wojenna, którą wszyscy znamy i tak dalej, ale słowo Żyd nie pada, bo co, nie może, tak? To jest słowo tak obciążone znaczeniem, bo właśnie dlatego dla mnie jest takie uderzające, że Miłosz w prozie używa tego słowa, ale w poezji już w zasadzie nie. Jest jeszcze jeden tylko przypadek, który znalazłam, ale o tyle jest uderzające, że to były wiersze o Żydach, których on Żydów nie nazwał. Można tutaj powiedzieć, że to jest literatura i że poezja i że przecież to ona polega na tym, na omówieniu i tak dalej, ale jest naszym zadaniem jako ludzi, którzy się zajmują literaturą, jest analizowanie tego, do jakiego stopnia, jak się mówi, o czym się mówi i jak się mówi, prawda, i jak się nie używa pewnych słów, to są ku temu jakieś przyczyny. I to jest o tyle też ciekawe, że miałam też niedawno bardzo interesującą rozmowę z takim też naszym kolegą, który pisze o Miłoszu, który sprzeciwił się temu, żeby grupować te wiersze. Dlatego, że ja mówię, Miłosz był jedynym poetą, który podczas wojny, bo po wojnie bardzo dużo tego było, ale który podczas wojny, będąc w Warszawie, napisał coś współczesnego o tym właśnie, że Żydzi giną. Andrzejewski też napisał, prawda? Też inny pisarz, który nie poszedł do powstania. Ale to się tam potem zagubiło, nie podobało się, to potem z tego wyszedł Wielki Tydzień. Ale tak, tak prozą ludzie pisali, ale w poezji był jeden wiersz Białoszewskiego, no i był oczywiście Krzysztof Kwamil-Baczyński, który napisał te wiersze, które są do tego stopnia, tam nie ma Żydów, że one, te wiersze są teraz przypisywane Powstaniu Warszawskiemu, a nie Powstaniu w Getcie, prawda? A on, Powstanie, zginął na samym początku Powstania Warszawskiego i nic oczywiście o Powstaniu Warszawskim nie napisał. Z tym, że on miał inne powody do tego, żeby nie jakby, no, to, ale to jest osobna sprawa. W każdym razie chodzi mi o to, że ten mój kolega, z którym ja rozmawiałam właśnie na temat tych wierszy Miłosza, sprzeciwiał się temu, żeby je wydobywać i oddzielać i mówić, to są wiersze o Holokauście w przeciwieństwie do innych wierszy. I sprzeciwiał się tej mojej interpretacji, że to jest, że to, że Miłosz nie używał słowa Żyd, a w każdym razie nie w stosunku do Żydów, że to jest wyraz pewnego rodzaju jakiejś ambiwalencji, czegoś tutaj, jakiegoś skomplikowanego uczucia, odrzucenia tego słowa może dlatego, że ono jest niepoetyckie, czy coś w tym stylu. On twierdził, że Miłosz wręcz przeciwnie, Miłosz uniwersalizował tę sytuację, że to jest wartość jego poezji.
że on był poetą uniwersalnym, że on widział w tym cierpienie człowieka, a nie cierpienie Żyda. No więc ja to po przemyśleniu tego też się, znaczy jako, że jestem ogólnie bardzo życzliwie nastawiona do miłości i usiłuję wszystko tak jakoś zinterpretować, żeby było bardzo, żeby go nie tylko go obronić, ale również nie krytykować. Ale sprawa jest taka, że można uniwersalizować potem, jak się coś nazwie. Bo jeżeli się uniwersalizuje bez nazywania, to coś ginie. Tego nie ma. I dlatego ja jestem bardzo zainteresowana tą całą pracą, która teraz jest robiona przez ludzi, na przykład z Centrum Badań nad Holokaustem, historyków, dziennikarzy, historyczek i tak dalej, którzy pracują nad jakąś rekonstrukcją, całką rekonstrukcją tej sytuacji wojennej podczas II wojny światowej, nazywaniem wszystkiego, zdobywaniem wszystkich nazw, pokazywaniem, co się z ludźmi dzieje i tak dalej. Uważam, że generalizować potem się będzie, jak się nazwie wszystkich tych, którzy powinni być zapamiętani. Ja myślę oczywiście o cywilach. Myślę o cywilach. Dlatego, że o niecywili ubiegają się wszystkie instytucje państwowe, prawda? Wojsko, rząd, przyznawanie medali, cmentarze, msze. O nich już się dba. Pawle? Proszę? Teraz Paweł Bena. Jeżeli można, to do pytań oczywiście nasuwa się bardzo wiele, ale chyba ten wątek żydowski, jeżeli można jeszcze kontynuować, ponieważ już była mowa tutaj o wierszu Campo di Fiori między innymi. Chciałem zapytać, to jest takie trochę może bardziej szczegółowe pytanie, ale mam nadzieję z takim potencjałem uniwersalnym jednak. Czy według pani, pytam oczywiście w kontekście tego wiersza, ale to nie ma większego znaczenia, Miłosz był jakkolwiek, no lepszy, powiem w cudzysłowie oczywiście, od ludzi, od tych ludzi śmiejących się na karuzeli opisanej w tym wierszu. Wspomina pani o tym, że można wyczytać w tym wierszu oskarżenie i to jest oskarżenie o obojętność bawiących się tam ludzi, choć sam Miłosz próbował od takiej interpretacji się uwolnić i raczej wolał w pewnym czasie już mówić, że jeśli jest moralistą, prawda, to jest moralistą wobec siebie. I jeżeli zatem ten wiersz miał być jakąś lekcją dla samego poety, to czy można powiedzieć, że według pani Miłosz był w pewnym sensie, w takim razie jednym z tych ludzi, którzy na tej karuzeli się bawili? I on to sugeruje poprzez to, że tam jest my bardzo często, prawda? Że ta my, on tam jest my, to znaczy, że on jest po tej drugiej stronie tych nieumierających. Po drugiej stronie muru. On zresztą też w przedmieściu mówi my, przypisuje się do tej grupy takich półpijanych chłopaczków, którzy tam się grają w karty. I tak, a w tym biednym chrześcijaninie patrzącym na getto jest o swoją osobistą odpowiedzialność, pyta się o swoją osobistą odpowiedzialność. Także on nie oddziela się, to jest prawda, on się nie oddziela, on nie stawia się, chociaż na końcu. On dlatego nie lubił Campo di Fiori, bo ten wiersz jest jakby ostatnim z jego klasycznych wierszy, prawda? Bo potem jest ten rok 1943, to jest rok przełomu poetyckiego u Miłosza. Ten przełom poetycki był spowodowany rozmaitymi przyczynami, ale
zagłada getta warszawskiego była na pewno jedną z tych przyczyn. I tu nastąpił ten przełom, również przełom języka. Campo di Fiori należy jeszcze do tego języka sprzed przełomu. I kończy się przecież ten wiersz takim, że tak naprawdę co nas zbawi na końcu, to będzie głos poety. No, to pisze poeta. Także on nie jest razem z tymi, którzy są na karuzeli. Mimo że mówi my. Prawda, że głos poety nie mówi, że tego poety akurat, ale że ta poezja, to co on robi, to co on pisze, to jest coś, co jakby ratuje z tej ten śmierć z tej samotności i anonimowości. Więc on ma tutaj też problem z tym wierszem i z tym, jaka jest jego pozycja. Też to jest problem z wnętrza kultury polskiej, a w zasadzie tak naprawdę kultury katolicyzmu. To znaczy, że ten, kto jest, niech pierwszy rzuci kamieniem, ten, kto jest bez winy. Prawda, że nie wolno oskarżać, że można mówić o sobie, można się pokajać, ale nie można mówić, nie można rzucać kamieniem winnego, że on nie tylko nie chce być moralistą jako poeta, nie chce być moralistą, ale też nie może być moralistą jako katolik według jego interpretacji katolicyzmu. Ale jest moralistą. To znaczy te wiersze są zupełnie jednoznaczne. To, co on deklaruje, to jest, ponieważ on też stale za to był krytykowany, ponieważ on tutaj przebija kolejną kliszę polskiej martyrologii, prawda? Pokazuje ludzi bawiących się, kiedy giną za ścianą giną Żydzi. To znaczy, przecież Polacy jakby za ścianą ginęli Polacy, to nie wiem, jakby to wyglądało. Dlatego czy bawiliby się na karuzeli. Dlatego to porównanie Giordano Bruno, Włosi, prawda, Rzymianie, którzy idą, z jednej strony jest spalony Giordano Bruno i wokół niego odbywa się, normalne życie się toczy. A z drugiej strony jest to getto i ta karuzela, to nie są równorzędne rzeczy tak naprawdę, jak się temu przyjrzeć. I tu jest jakiś klasycyzm, który też do tego nie pasuje. Znaczy mam takie wrażenie, czytając pani książkę, że do tych wielu kłopotów, o których pani opowiada, do tych trudności, które mamy, żeby pewne rzeczy nazwać, żeby pewne rzeczy zrozumieć, dochodzi też pewna trudność z odbiorem Miłosza, czy nawet pewne wyrzuty, jakie pani wobec niego formułuje. A może nawet bardziej jeszcze silniej od pani Joanna Tokarska-Bakier. To znaczy, że on nie poszedł dalej. To znaczy, że gdzieś obie panie może nie wprost, ale dajecie do zrozumienia, że tak naprawdę od człowieka tej miary, co Miłosz, oczekiwałybyście więcej. Ja jestem, to by było tak, jak zabić własnego ojca dla mnie, coś mniej więcej w tym stylu. To znaczy ja jestem czytelniczką Miłosza od tak długiego czasu i tak on tak radykalnie panuje nad moją wyobraźnią, że ja nie mogę, nie mogłabym od niego wymagać więcej. Ja się zastanawiam nad tym, jak on o tym mówi, nie jako krytyka jego, tylko jako
tylko jako usiłowanie zrozumienia tych ograniczeń, które jego zobowiązywały. Mnie się wydaje, że gdyby on mówił o sprawie żydowskiej tak, jak tak, żeby, że tak jak ja mogę powiedzieć, powiedzmy, prawda, to on by nie został przyjęty w ogóle w kulturze polskiej jako poeta narodowy. Jako poeta tak, ale nie jako poeta narodowy. Przecież tutaj chodzi o to, że on miał pewnego rodzaju słuszną zresztą ambicję co do swojego miejsca, prawda, bo to nie były tylko jedyne jego tematy. Jego tematy były więcej tematów. To jest wielki bagaż, który on przynosi tutaj. I on nie rzucał się w ten temat, mało tego. Wycofywał się z niego i starał się to wszystko jakoś tak wytłumaczyć, żeby to nie było tak radykalne. Ale przecież my wiemy o nim i on to wielokrotnie powiedział, że on się najbardziej brzydził antysemityzmem. Że jego antyendeckość i przeciwstawianie się nacjonalizmowi było spowodowane właśnie antysemityzmem. Znaczy antysemityzmem endeckości i nacjonalizmu. No tak, ale on jeszcze, jeżeli mogę tylko jeszcze raz powrócić do tego opisu Marcina Króla z Podróży Romantycznej. Tam jest mowa o tym, że bo Miłosz jest jednym z tych, którzy zdaniem Króla wyprowadzają nas z tej zamkniętej twierdzy, wyprowadzają nas z tych wszystkich kłopotów i ograniczeń polskości. On nam pokazuje, na czym polega świat i przez inne książki, które znamy. I tu bardzo ważny jest też u pani ten szkic o Simone Weil i o tym powinowactwie, różnicach i powinowactwie między Simone Weil a Czesławem Miłoszem. Ale zauważa Król, że u Miłosza była nienawiść do nienawiści. To znaczy, że on tak nienawidził tych, którzy wykluczają innych, nienawidził tych, którzy mają to endeckie pojęcie, spojrzenie na świat, że to gdzieś było, no to był taki właśnie rzeczywiście emocjonalnie wyjątkowo gorące. U niego. I dlatego ośmieliłem się powiedzieć, że właściwie i pani, i Joanna Tokarska-Baki czasami jakby no, stawiacie mu pewne zarzuty, to znaczy, że nawet jeżeli nie chodzi wyłącznie o kwestię opisu zagłady Żydów, no to na przykład i u pani, i u Tokarskiej-Bakir pojawia się właśnie ta sytuacja nieczytania Campo di Fiori. U pani to jest nieco spokojniejsze niż w tym posłowiu, gdzie z tego jest po prostu sformułowany zarzut. Druga rzecz, no to jest to jakby szukanie przez Miłosza miejsca w Kościele katolickim. Prawda? I to, co jest u pani też, chyba ze dwa razy przypomniany ten list do papieża, no, który, powiedzmy sobie szczerze, nie jest, tak mi się zdaje, w pani ustach pochwałą. Jakby to wszystko było poza zakresem pani zainteresowań. No. Są dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że Campo di Fiori był, rozumiem dlaczego Miłosz tego wiersza nie czytał, ale to też pokazuje jego ambiwalencję. To znaczy, on nie czytał go dlatego, że w Stanach Zjednoczonych miał równie entuzjastyczną publiczność jak w Polsce, tylko że się tak wyrażę z odmiennym znakiem, bo na jego odczyty, na jego czytanie poezji, dopóki nie dostał Nobla, bo jak dostał Nobla, to przychodzili w ten czas, przychodziły tłumy. Ale przedtem przychodziło 12, 20 parę osób i te osoby, bardzo często to byli Żydzi. To byli Żydzi zainteresowani polską sytuacją i oni domagali się Campo di Fiori.
prawda, i rozumieli te Campo di Fiori także jako, chociaż na pewno to było jedni tak, inni nie, ale mogli rozumieć to jako oskarżenie Polaków o obojętność. W związku z tym Miłosz nie lubił tego czytać, bo nie chciał, żeby ten wiersz jego był używany instrumentalnie. Także ja nie napisałam tego. W moich ustach to nie jest oskarżenie jego. To znaczy ja rozumiem doskonale, dlaczego on nie chciał czytać. Ta publiczność nie była publicznością, której on chciał. Tak samo jak w Polsce nie podporządkowywał się pewnego rodzaju wymaganiom, tak samo w Stanach Zjednoczonych nie chciał służyć jako. Po drugie, to jest jedna rzecz. Także tutaj ja nie przyjmuję tego zarzutu, ale widzę, że jakbym mówiła o tym jeszcze raz, to potrafię, powinnam była tego. To, natomiast jeśli chodzi o ten list do papieża, to było dla mnie wielkie zaskoczenie. Tak, to było dla mnie wielkie zaskoczenie. To jest możliwe, że ja tego po prostu, znaczy nie jest możliwe, tylko to jest pewne, że ja tego po prostu nie rozumiem. Nie rozumiem i wydawało mi się, znaczy to jest ten moment, w którym ja widzę jakąś wielką różnicę w podejściu do autorytetu. I rozumiem, inaczej interpretowałam, powiedzmy, ten katolicyzm Miłosza. Interpretowałam go jako bardziej taki swój, bardziej inny. To znaczy, wiedziałam doskonale, prawda, umawiałam się z nim w niedzielę rano, nie można się było z nim umówić, bo w kościele i tak dalej, i tak dalej. I to nie było, nie było ale to powołanie się na, że się tak wyrażę, świadectwo moralności, poproszenie o świadectwo takie papieża, to była rzecz, która pokazała mi, że ja nie rozumiem, na czym to polega. I to było dla mnie bardzo bolesne. To było bardzo bolesne. Także nie mogę odpowiadać za Joannę Tokarską-Bakir, ona by to zrobiła na pewno dużo lepiej. I może jak będziemy mieli jakąś następną rozmowę, to zrobimy ją w szerszym gronie. Ale moje podejście do tego jest właśnie takie. To znaczy, że on w którymś momencie napisał odę, napisał i tak dalej. Zrobił parę rzeczy, których się ja się nie spodziewałam. To nie jest żadne kryterium oczywiście, że ja się tego nie spodziewałam, ale ponieważ ja to piszę, to... I druga rzecz, przecież na przykład jest też kwestia narodowości, która jest jedną z tych, poza katolicyzmem, prawda, jest jeszcze jednym wyróżnikiem. On nigdy nie powiedział o sobie, że jest Polakiem. Nie powiedział ani w mowie noblowskiej, ja nigdy nie powiedział o sobie, że jest Polakiem. Zawsze mówił o sobie, że jest polskim poetą. I zawsze też podkreślał to, że nie jest ortodoksyjnym katolikiem. Prawda? To znaczy. Tak mi się wydaje, że tak to było. Dlatego to było zaskoczenie. Będziemy musieli powoli zmierzać do końca tej rozmowy. Jeszcze oddałbym głos i Markowi, i Pawłowi, żeby albo dopowiedzieli coś, opowiedzieli od siebie, albo zadali pani pytanie. Nie wiem, czy zostanie nam jeszcze choć to odrobina czasu na to, żeby poprosić naszych widzów i słuchaczy o zadanie pytań. Jeżeli tak, to jakoś postaramy się to zrobić. Cały czas były komentarze, właśnie do powiedzenia, które starałem się od czasu do czasu śledzić, ale żeby nie przedłużyć, oddaję głos Markowi teraz.
Dziękuję bardzo. Właściwie chyba tylko krótki komentarz, którym odniósłbym się do tego, co już wcześniej zostało powiedziane, to znaczy do tych dwóch wielkich kwestii, które są w moim pojęciu tematem książki, które upierałbym się, zajmują panią z Miłoszem i przez Miłosza, ale pewnie zajmowałyby panią również i bez Miłosza, to znaczy właśnie wojna, przemoc i poniżenie. Język heroiczny, od którego nie możemy się uwolnić, to byłby temat pierwszy, chyba zasadniczy, i drugi temat to jest właśnie nieobecność ofiar poniżonych, czyli nieobecność Żydów, a więc poniżenie w dwójnasób, prawda? Poniżenie polegające na tym, że ich nie ma po prostu. Nie ma ich w języku, a więc nie ma ich w myśli, w pamięci, ponieważ myśli niewypowiedziane nie istnieje. Już tak radykalnie powiedziałbym. Tu się otworzył trzeci temat, który właściwie jest, który pewnie by wymagał jeszcze dalszych i oddzielnych dyskusji. To jest stosunek Miłosza, nie tylko do Boga i do tajemnicy, ponieważ na ten temat on się jednak wypowiadał, ale stosunek do hierarchii i do instytucji. Ja podzielam, chociaż moje pojęcie jest znacznie skromniejsze, ale podzielam pani zaskoczenie i zdziwienie tym listem, o którym teraz przed chwilą była mowa. A jeszcze, gdybym mógł na koniec, nie w formie pytania, ale pozwolić sobie na krótki komentarz, to taka zazdrość po lekturze tej książki, że oto rzecz opartą na wnikliwej znajomości źródeł i tekstu poety i rzecz, no taki esej krytyczno-literacki, nie obawiała się pani, traktowałbym to dla siebie jako drogowskaz, nie obawiała się pani wymieszać nagle z gwałtowną polemiką, prawda? Z taką współczesną dyskusją, z taką, nie chcę, żeby to zabrzmiało pejoratywnie, to jest raczej komplement, z taką wręcz publicystyczną, gazetową, takim publicystycznym, gazetowym sporem. To znaczy, że nie obawiała się pani być niezrozumianą, prawda? Czy że nie obawiała się pani, że ktoś może pomyśleć, ale jak można mieszać te porządki? Dla mnie wymieszanie tych dwóch porządków, wysokiego z niskim, było fantastycznym odkryciem, za to dziękuję. Może zanim jeszcze oddam głos pani Irenie, Paweł Bem. Słowem tylko jeszcze chciałem się odnieść do tego imprimatur. Pamiętam, co jakoś utkwiło mi to bardzo w głowie, co powiedział na ten temat Sławomir Sierakowski w swoim czasie, kiedy Krytyka Polityczna wydawała taką publikację zbiorową o Miłoszu. Mianowicie on użył słowa kapitulacja, mówiąc o tym geście Miłosza. I ja tego nie chcę komentować, ale zostawiam to do myślenia. To znaczy ta droga wadzenia się, piękna droga wadzenia się z Miłoszem i potem ten gest zwrócenia się o imprimatur został przez Sławomira Sierakowskiego nazwany kapitulacją. Natomiast bardzo trudno jest słowem podsumowania coś powiedzieć, dlatego że ja jestem pod ogromnym wrażeniem tej książki i uważam, że takiej książki o Miłoszu nie znamy. Takiej książki nie było. Jest to w jakiś sposób zadziwiające z drugiej strony, ale i to nie jest stwierdzenie, które byłoby prawdziwe w przypadku wszystkich książek dotyczących Miłosza, prawda? Że takiej książki jeszcze nie było tylko dlatego, że została wydana, ale chcę powiedzieć, że jest to z całą pewnością jedna z najważniejszych książek o Miłoszu. To mówię Państwu, którzy jeszcze nie znają tej książki. I przede wszystkim dlatego, jak wspomniał Pan Marek Radziwon, że ona wychodzi poza Miłosza.
nie chcę przez to powiedzieć, że Miłosz jest tu pretekstem, prawda? Bo Miłosz jest bohaterem i, no, za przeproszeniem, źródłem tej książki, ale problemy życia i twórczości Miłosza są tu przedstawione w taki sposób, no, że rozumiemy ich uniwersalność, bardzo bolesną aktualność, bym powiedział, no i ścisły związek z naszymi sprawami, jeżeli takiego zaimka można użyć, bo to jest związek niewygodny bardzo, no ale ta książka wydaje mi się, że uświadamia, w jak wielkim stopniu tkwimy jeszcze w tym długim cieniu wojny. I niekiedy udowadnia to nawet jedno słowo, czy jedna fraza wyrwana przez autorkę z kart właśnie dzisiejszego literaturoznawstwa, czy publicystyki, ale jest to także książka, jakiej nie było, dlatego że nieznany był dotąd, uważam, ton, który jest obecny w tej książce. Też o tym mówił przed chwilą pan Marek Radziwo. Bardzo stanowczy, taki ton, powiedziałbym, żarliwości. Nie chcę powiedzieć zaangażowania, bo no, bez dopełnienia to niewiele by znaczyło, ale no, powiedzmy, że jest to raczej ton kategoryczny. I to jest taka narracja, w której nie ma asekuracji, która nie kokietuje zawahaniem. To jest ton pewnego, pełnego głosu i, no, użyję tego słowa, odważnego głosu. I jest to po prostu książka, już jeżeli można, ostatnia sekunda, która udowadnia, że, bo o tym właściwie niewiele zdążyliśmy powiedzieć, że wymuszanie, a to jest rzecz bardzo aktualna, a może nawet oczekiwanie poświęcenia od kogoś innego jest przemocą. I to jest ogromna waga tej książki. Wszyscy mamy prawo do nierycerskości, to znaczy polegania na własnym rozumie, tak jak to zrobił Miłosz, i prawo do własnej, suwerennej postawy moralnej. No i dziś, kiedy nie tylko w Polsce, ale w tylu innych krajach, jakby powiedział Miłosz, egzaltujemy się swojszczyzną, to też jest cytat, na który się pani powołuje, to jest może najważniejsze memento tej książki. Przepraszam, jeśli to właśnie tak trochę brzmi górnolotnie, ale no, by wobec zbiorowych instynktów narodowych zachować dystans i by to może najważniejsze, no, pamiętać jednak o tym, że to życie jest zwycięstwem, prawda, a nie śmierć. Bardzo dziękuję. Ja bym chciał, żeby ostatnie słowo należało do pani Ireny, to ja tylko się dołączę do tych podziękowań. Powiem, że no niewiele jest chyba takich książek, które wrzucają nas w sam środek najważniejszych sporów w myśleniu o Polsce, o stosunkach polsko-żydowskich, o polskiej historii, o katolicyzmie, o tym, jak czytać poetów, co od poetów oczekiwać, o tych dwóch powstaniach, powstaniu w getcie i powstaniu warszawskim. Także to jest książka, która, wydaje mi się, to znów może zabrzmieć nieco banalnie, że nie pozostawi obojętnym, bo tam w tej książce nie ma ani jednego zdania, ani jednego kawałka, który pozostawia nas obojętnym. Ona powoduje, że chcemy na marginesie zapisywać, czy się z tym zgadzamy, czy nie, albo jak to rozumiemy, albo właśnie, że chcielibyśmy się czegoś dowiedzieć więcej. I to wszystko się dzieje za sprawą Miłosza. Niby od dawna wiedzieliśmy, że on jest jak galaktyka, że jest w nim wszystko, że właściwie jest takim zbiorem wszystkich tematów, że wystarczy rzucić tylko światło, zapytać Miłosza, nawet zapytać dziś już nie jego, tylko jego, przez jego teksty zapytać o to, co on na ten temat sądził, ale za każdym razem trzeba to zrobić. To znaczy musi być ktoś taki jak pani, kto wierszą Miłosza, jego tekstom, jego myśleniu zada te pytania, postawi pewne idee i je oświetli.
i postara się je zrozumieć. I mimo, że ta książka powstawała już od jakiegoś czasu, że składają się na niej teksty, które były pisane w różnym momencie, no to ona ma też ten niesłychanie taki współczesny, zapalny charakter na pewno i rzeczywiście zmusza nas do myślenia, ale zmusza nas także do tego, żeby ożywić w sobie tę jakby ciekawość i pochylenie się nad tymi tematami, które bardzo często gdzieś tam odpychamy. Momentami dlatego, że brakuje nam odwagi, brakuje nam języka, brakuje nam sposobu. Nie chcemy obcować z tymi pytaniami, a pani je konsekwentnie stawia. Bardzo serdecznie pani dziękuję i teraz już na zakończenie oddaję pani głos. Ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja tutaj nie mam już nic po tych trzech wypowiedziach do dodania. Jestem bardzo szczęśliwa i zażenowana. Także że takie komplementy moja książeczka w zasadzie dostała. I bardzo mnie jeszcze interesują te pytania, które przyszły, czy też komentarze. Mam nadzieję, że jeżeli teraz nawet nie mamy czasu, to że będę mogła je dostać i rzucić na nie okiem, bo się czegoś jeszcze dowiem. I naprawdę strasznie dziękuję. Bardzo chcemy też podziękować organizatorom tego spotkania i wydawcom. To znaczy chcemy podziękować wszyscy, jak tu jesteśmy po graniczu, za to, że wydało tę książkę. No oni szczerze mówiąc specjalizują się w wydawaniu książek takich właśnie, które czasami są jak kij włożony w mrowisko. To znaczy gdzieś coś i to od nich się zaczyna, te książki się u nich pojawiają. Więc tak rzeczywiście jest i myślę, że trzeba się też po prostu im pokłonić. Państwu bardzo dziękuję. Pani Reno, bardzo pani dziękuję za czas nam poświęcony, za to, że odpowiadała pani na nasze pytania, zwalczała nasze wątpliwości, opowiadała o swojej miłości do Miłosza i tego, jak zachęcała, przypominała, że trzeba go czytać. I bardzo dziękuję też moim kolegom, którzy razem ze mną z panią rozmawiali, Markowi Radziwonowi, Pawłowi Bemowi i niewidocznym organizatorom z pogranicza, którzy nad wszystkim doskonale czuwali. I państwu dziękuję za to, że byliście z nami. Niestety nie mogliśmy państwa widzieć. Niektóre tylko wypowiedzi migały nam tutaj w tym pasku z boku. Wszystkie je przekażę pani Irenie. Serdecznie państwa pozdrawiamy i gorąco zachęcamy do lektury tej książki. Można ją kupić na stronie wydawnictwa Pogranicza. Dziękuję państwu bardzo. Do widzenia.